Hej, cześć, dzień dobry moi drodzy, witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Wojtek i miło mi was gościć w kolejnym odcinku ze Stardew Valley. Moi drodzy, dzisiaj kolejny dzionek przed nami, widzę, że Kiciu już tutaj przeszczęśliwy po prostu na dzień dobry. I słuchajcie, dzisiaj będziemy ogarniać sobie kwestię związaną oczywiście z resztą rzeczy do cookingu. Jak już mówiłem wcześniej, plus, minus, zobaczymy jak będzie wyglądała sytuacja też jeżeli chodzi o Ginger Island oraz o Bass Stopa. Także słuchajcie, dzisiaj, o, widzę, że zaczynamy od zbiorów. Widzę, że jeszcze Blue Jazzy też nam się ogarnęły. I słuchajcie, ja wam dziękuję za tam informację i spisanie tego, co jest mi potrzebne. Także tutaj będziemy jak najbardziej ogarniać. Tylko wiecie co, chcę jeszcze wszystko tutaj pozbierać, żeby mniej więcej zobaczyć, co jeszcze będziemy potrzebować do zasadzenia. Ale już widzę, że sporo rzeczy będziemy musieli kupić. Dobra, po tej tosy jeszcze 3 dni z tego co widzę, także jakoś wybitnie źle nie będzie. Dobra, tylko... A! No tak. Zapomniałem, że przecież kwiaty zajmują tyle miejsca, że nie zbierzemy więcej, ale może truskawki chociaż wszystkie zbierzemy, bo tutaj raczej powinniśmy mieć każdą jakość. Także dobra. Teraz tak, ja słuchajcie jeszcze zerknę też, jeżeli chodzi słuchajcie o ryby, więc myślę, że na spokojnie zobaczymy sobie, które ewentualnie mamy, których ewentualnie jeszcze będziemy potrzebować. Wiem na pewno, że dzisiaj będziemy musieli wyłowić ila, ale jest jeszcze jedna kwestia. Zastanawiam się słuchajcie nad Magic Bite'em, dlatego że on nie kosztuje w sumie jakoś wybitnie dużo. Tam od pana Ki tak na dobrą sprawę zbyt dużo już kupić też nie bardzo mamy co. I myślę, że moglibyśmy się bardziej chyba właśnie skupić na tym, żeby ogarnąć właśnie kwestię związaną z wszystkimi rybami, jakby szybciej je mieć. Dobra, wszystkie truskawy sprzedajemy, wszystkie srebrne i złote kwiatki również sprzedajemy i chyba sprzedałem dobrze, tak mi się wydaje. Dobra, co jeszcze tutaj mamy do zebrania? Aha, okej, dobra, jeszcze kilka sztuk. I słuchajcie, będziemy potrzebować niektórych jeszcze rzeczy, też takich, które rosną obojętnie o jakiej porze roku. I tutaj też myślę już nad tym, żeby... bo tam mieliśmy chyba blueberriesy, tak? I taro było chyba nam potrzebne z tych wszystkich rzeczy. Nie wiem, nie pamiętam, wiecie co, czy jeszcze jakieś kwiatki, ale chyba kwiatki mieliśmy wszystkie, które były nam potrzebne. Więc tutaj na pewno zasiejemy taro, więc będziemy musieli udać się na Ginger Island, czy tego chcemy, czy tego nie chcemy. I co jeszcze? No i chyba wiecie co, kupię tą przynętę, spróbujemy jakoś połowić te ryby, może nam się uda. Mam nadzieję tylko, że ten Magic Bite działa na tyle dobrze, że wiecie, nie będzie większych problemów z tym wszystkim. Także dobra, zostawmy. W sensie sprzedajmy. Myślę, że tutaj już wszystko sprzedamy raczej. Nie będziemy się tutaj bawić w jakieś inne rzeczy. Kawkę też sprzedajmy. Teraz tak, sprawdźmy jeszcze jak wygląda sytuacja, jeżeli chodzi tutaj o naszą winiarnię. Ale tu chyba... A! Zrobił się, widzę, nowy Starfruit. I też nie pamiętam na Ginger Island, ile nam tam czasu zostało. Jeżeli chodzi o to... O, proszę! Dzisiaj nam, widzę, sporo tych wyrosło, więc ja je sobie wszystkie zbiorę i od razu przy okazji zaniesiemy je też tam do winiarni z Ancient Fruitami. Tutaj ile jeszcze? 5 dni widzę Sweet Gamberry, no dobra. Owocki właściwie też można by zebrać przy okazji, jak już tutaj jesteśmy. Chociaż wiecie co, ja myślę też, że większość tych owoców ja i tak chyba będę sprzedawać, bo nie będziemy je za bardzo chyba na nic przerabiać. Ewentualnie jest jeszcze jedna możliwość. Mogę wiecie co, je w sumie wrzucić tam, gdzie przerabia się kwestia związana z tymi... z rybkami, dlatego że tam w sumie wydaje mi się chyba, że nie będzie, chociaż w sumie... Nie, wiecie co, bo chodzi mi o to, że tam się przerabia i teraz jak przechodziłem, to wydawało mi się, że chyba jest wolne kilka sztuk. Nie przerabia się dalej kawior, bo chyba nawet nie ma takich ilości. Ale to chyba jest kwestia czasu, tak mi się coś widzi. No dobra, to teraz tak, myślę, że tutaj większość rzeczy i tak sobie sprzedamy, ale jeszcze chwilę. Zobaczmy jak to tutaj wygląda. No dobra, mamy dużo tego. Ancient Fruit Wine będziemy, jak już mówiłem wcześniej, sprzedawać. Zerzyjmy sobie jeszcze do slajmów. O proszę, dzień dobry. Jajka widzę nam się zrobiły. Nie wiem, wiecie co, ile tak na dobrą sprawę tutaj będę mógł ich sobie pohodować, więc
No nie wiem, na razie wrzućmy to, co jest. I to chyba wystarczy. Sprawdźmy jeszcze, czy... O, chociaż wiecie co, tutaj ten kabior widzę, że się całkiem ładnie robi. Dobra, to jego też oczywiście od razu sprzedajemy. I teraz tak, właściwie możemy stąd sprzedać... Nie, Starfruit Wine nie. Właściwie to możemy wszystko stąd sprzedać. Kawy już nie będę robić, bo kawy mamy bardzo duży zapas, także... Jajka też będę sprzedawać, Pineapple, Ancient Fruit Coffee, Ancient Fruit Wine, Mango. Tak, owocki, wszystko idzie do sprzedaży, resztę zostawiamy. Dobra, która jest godzina? 9:20. Okej. A, właśnie, już wiem, co miałem, słuchajcie, zrobić jeszcze. Tak a propos Ginger Island. Będę zmuszony do zasadzenia tam, słuchajcie, rzeczy związanych z bodajże chyba... Potrzebuję więcej orzechów, tak? Czyli będziemy tutaj potrzebować jesienny forage w takim razie. Dobra, tylko że teraz tak, na Ginger Island będę potrzebować... Tylko że może najpierw zobaczmy, czy tutaj nam się coś nie zrobiło. Oczywiście, że są. Dobra, ale na Ginger Island będę potrzebować na pewno ze 2 Iridium Sprinklerów. I na pewno będziemy potrzebowali Deluxe Speed Grow, o ile mam. Dobra, mamy to, więc jest git. Wezmę oczywiście to. I teraz tak, na razie z tego nic nie zasiejemy. Co do ryb, mam z tyłu głowy cały czas, więc na spokojnie. Tylko, że tak. Chcę jeszcze wędkę, którą gdzieś zostawiłem. Jest tutaj. Teraz poczekajcie. Jaki by mi spławik się przydał? Bite rate when fishing. Spinner magnet. To na pewno nie. The bite rate when fishing, czyli potrzebowałbym klofa. Klofa chyba nie mam tutaj za bardzo. A nie, jednak jest. A czekajcie, tu jeszcze jest jakiś spławik. To chyba był ten dressed spinner. Zgadza się? Tak, dobra, to zróbmy sobie takie dwa. Teraz tak, to zostawmy. I więc już, mamy teoretycznie wszystko. Dobra, to teraz robimy tak. Idziemy do sklepu. Musimy kupić tutaj... Chyba wszystko tak na dobrą sprawę. Blue jazzy, tulipany, czosnek i parsnipa, tak? Tak, więc to będziemy musieli dzisiaj kupić. Od razu zasadzimy, będziemy mieli z głowy. Dobra, czyli 16 parsnipa. 16 tulipanów. 16 jazzu i 16 czosnku. Dobra. Chyba kupiliśmy wszystko to, co... O, nie, wiem już, czego jeszcze nie kupiłem. Ja jeszcze, wiecie co, u niego kupię tak na dobrą sprawę. Blueberriesy potrzebuję. Blueberryski. Gdzie są blueberryski? Chociaż nie, czekajcie, mamy w sumie te blueberriesy tutaj u nas, to powinno nam wystarczyć, bo one i tak będą rosły dłuższy czas. Więc tutaj nam się, tu nie będzie problemu. Dobra, ale tak, nie pamiętam dokładnie, ile potrzebowałem tych wszystkich rzeczy, więc ja je kupię w nieco większych ilościach. One i tak nam się przydadzą, chociaż pamiętam, że chyba mąki miałem najmniej. Dobra, to mamy 110, powinno wystarczyć, jeszcze kupmy sugar. Dobra, więc tak, teoretycznie mamy wszystko. Co jeszcze miałem zrobić, co było mi potrzebne? A, na pewno musimy, słuchajcie, zrobić jeszcze te. Tutaj w normalnym... przy normalnej rzeczce, albo chyba nawet u nas. Już teraz nie pamiętam, czy to by na pewno tak zadziała, ale wydaje mi się, że u nas chyba też mogliśmy dać te. Dobra, tutaj będą jazzy. Jak się nazywają? Te skrzynki na ryby. Łapki. Coś w tym stylu. O, tu chyba... A, dobra, odwrotnie zasadziliśmy, ale to się krzywda nie stanie. Wiecie, mogłem to teoretycznie wszystko przy rzeczce gdzieś tam wsadzić, ale mam pewne obawy co do tego, że mogę się nie ogarnąć.
Dobra, teraz tylko tak, jeszcze jest jedno pytanie. Czy ja będę mieć wszystkie rzeczy, które są mi potrzebne do Wild Plum i Blackberry? Blackberry... Nie mam śliwek. Tylko wiecie co? Chyba, że... Mamy 4 sztuki i domyślam się, że wiecie co, że te 4 sztuki są tutaj w skrzynce. Więc zrobimy tak, zważywszy, że tutaj i tak teoretycznie powinno nam wyrosnąć. Tak, są wild plamy, dobra, to zrobimy tak. Ja mogę, słuchajcie, zrobić i tak tylko jedno nasionko, więc niestety. Więc to zostawimy tutaj, a resztę weźmiemy sobie oczywiście na Ginger Island. Aha, no tak, Wojtku, posortuj sobie wszystko od razu. A nie, czekajcie, zrobię. Dobra, okej, okay. Zrobiłem już. Dobra, stopa mała. Okej, okay, dobra, to teraz tak, zostawmy te wszystkie. Właściwie mogłem zostawić je tak normalnie też. No dobra. Chyba wsio. Tylko czekajcie, zostawimy tutaj te wszystkie octy i inne rzeczy i teoretycznie mamy chyba wszystko tak, jak być powinno. I teraz tak, jeżeli chodzi jeszcze o spring fishing, no to tutaj tak na dobrą sprawę, słuchajcie, 3 ryby, które potrzebuję, czyli eel, flondra, sardynka są w oceanie. 4 PM, 6 AM, czyli teoretycznie jestem w stanie wszystkie wyłowić jeszcze o tej porze. Ale najpierw polecimy i zobaczymy, czy są kaktusy na plaży. Na plaży, Boże, na pustyni. Cyk, myk. No niestety, kurczę, te ryby faktycznie, to będzie taka dobrą sprawę, najgorszy myk dla nas w chwili obecnej, niestety. Ale mówię, muszę jeszcze pamiętać też o tych pułapkach w normalnej wodzie, bo tutaj na pewno nie mam części rzeczy. I co? I... Aha, same kokosy. Serio? Zastanawiam się, wiecie co, czy jestem w stanie gdzieś kupić kaktusy, ale chyba niekoniecznie, więc widzę, że dzisiaj mały peszek. Mały peszek, ale bardzo się, wiecie co, zastanawiam dalej nad tą specjalną przynętą, ale ja ją chyba kupię, bo tam za 5 klejnotów jest chyba 20 sztuk. My mamy 148, więc teoretycznie powinno nam wystarczyć. Ale to jest, wiecie, czysto teoretycznie, nie? Tu mam 9 tej przynęty. Dobra, to wiecie co, zrobimy tak. Polecimy od razu na Ginger Island. Jeszcze tylko potrzebuję... Taro Tubery. Także nie wiem też, wiecie co, czy dzisiaj pójdziemy za bardzo na ten, tam, żeby ogarnąć kwestię związaną z tymi, z Dragon Tooth'ami, chociaż dobrze by było, ale nie wiem, jak to wyjdzie. Nie wiem, zobaczymy jeszcze. Dobra, czyli teraz tak, musimy jeszcze iridiowe sprinklery. 5 dni jeszcze w ogóle tutaj widzę, że mamy czasu do rozrostu, okej. Okay. No dobra, to tutaj chyba będzie, właściwie chyba wiecie co, jedno takie by nam w 100% chyba wystarczyło. Tak mi się coś wydaje. Ale jakoś krzywo, strasznie krzywo jakoś mi się tu zrobiło. Dobra, to od razu zniszczę, bo to mi niepotrzebne do szczęścia. No okej, okay, dobra. To tutaj cyk, jedziemy i teraz tak, Taro Tuber, nie wiem ile tego muszę zasiać. Mam nadzieję, że to jest w ogóle to, ale jest napisane Taro Tuber, a potrzebujemy Taro, więc raczej to. Dobra, i idealnie akurat jest 10. Widzę w ogóle, że to Taro jak zasiejemy, wy mi chyba pisaliście o tym, że jeżeli Taro zasieje tu przy wodzie, to powinno być git. Nie wiem, czy to by... Czemu jest taka różnica?
No dziwne, dziwne. Ale dobra, zasiejmy jeszcze speed growa, żeby tutaj przyspieszyć, także 5 dni będziemy tutaj czekać. No to taro, wiecie co, chyba przy wodzie ono by nawet nie potrzebowało sprinklerów, bo to jest właśnie chyba to, o czym żeście mi tam kiedyś pisali. No dobra, idziemy w takim razie do pana Ki, zakupimy tą magiczną, czarodziejską przynętę i zobaczymy, wiecie, bo może być tak, że może nam się udać, no mówię, ja tutaj nie mam za bardzo co moglibyśmy kupić. Mogę kupić recepturę w ogóle na to, na tego Magic Bite'a, ale no nie wiem, czy to tak dobrze działa, więc kupię, nie wiem, 180? To chyba przesadziłem, ale wiecie, i tak musimy te ryby wyłowić i tutaj kwestia jest taka, że ta przynęta działa w ten sposób, że możemy łowić wszędzie, gdzie dana ryba być powinna i nieważna pora roku, pora dnia, deszcz, cokolwiek. Przynajmniej tak mi się wydaje, bo tak widziałem chyba na wiki. Nie ma to absolutnie znaczenia i możemy daną rybę wyłowić. Więc tu jest bardzo duży plus. Mam nadzieję, że to będzie działać tak jak się ogarnia, bo tak to będziemy, słuchajcie, już tylko czekać w sumie na taro i na blueberriesy. I miejmy nadzieję, że to wyjdzie. Także liczę na to delikatnie. No dobra. Także ryb, słuchajcie, ja tutaj nie będę sobie w żaden sposób jakby, wiecie, ogarniać na takiej zasadzie, ile im mamy. Czy brać nawet... O Jezu. Wybaczcie mi bardzo, ale coś mnie dzisiaj gardło moje nie lubi. Więc zobaczymy, bo może uda nam się wyłowić tak na dobrą sprawę większość ryb, które gdzieś mamy. Jak wiecie, ja mam oczywiście pominiętą animację już łowienia ryb. To jest z modyfikacji, gdyby ktoś się pytał. Wszystkie mody są w opisie do filmu. Więc jeżeli ktoś by potrzebował informacji, co, jaki mod, to macie pełną informację w opisie. To jest chyba Skip Fishing Animation. Coś takiego, tak mi się wydaje. Ale dobra, o proszę, jest i ill. No, wydaje mi się, że to jest Hearing. Nie wiem, czy Hearing jest rybą, ale na pewno Pufferfish chyba możemy wyłowić nieco inaczej. No zobaczymy, co uda nam się stąd wyłowić. Dobra, Anchoa. Zastanawiam się, wiecie co, czy jeszcze gdybym łowił wędką, czy byłaby szansa na to, żeby na przykład wyłowić rzeczy pokroju ślimak i tak dalej, na przykład ze rzeki. Tak mi się bardzo zastanawiam. Nie wiem też za bardzo, jak ta, czy ta magiczna przynęta w jakikolwiek sposób taki, wiecie, większy faktycznie ma sens. Bo widzę, że faktycznie łowić łowi mi różne ryby, bo na pewno tu jest część ryb, które nie były tak jakby w sezonie. Ale też nie wiem, czy to jest, wiecie co, dobry pomysł. Spróbujmy połowić nad rzeką. W sumie tak, dwa ile mamy? Hearing, no nie wiem, będę musiał sprawdzić. Ale dobra, sprawdźmy sobie tutaj, bo teraz jeżeli chodzi o wiosnę, to potrzebuję w sumie jednego sunfisha. Ale już widzę, że co innego mi się łowi. Chociaż lingot chyba nie był rybą, którą mogliśmy łowić. Perch. Nie wydaje mi się, żeby perch był potrzebny jako ryba. Ale mogę się mylić. Kolejny pike. Kolejny perch. Rainbow Trout był mi na pewno do czegoś potrzebny, tak mi się wydaje. I tak wiem, że dzisiaj też pan ma urodziny, ale już, słuchajcie, wbiliśmy ze wszystkimi relacje, także mamy ich tak na dobrą sprawę z głowy. Jest i sunfish, czyli faktycznie jest tak, że to łowi mi absolutnie ryby ze wszystkich pór roku. Spoko. Dobra, to zrobimy to trochę inaczej teraz. Pójdziemy sobie do domu. Właściwie pojedziemy. I słuchajcie, ja przejrzę jednak, myślę, że te moje wszystkie ryby. I zobaczymy, bo może się okazać, że większość z nich tak na dobrą sprawę mam. Wy mi pisaliście zresztą, że większość ryb mam.
Zobaczymy po prostu, których mi brakują i tutaj też będę wdzięczny, jeżeli ktoś z was gdzieś napisze mi, co nam zabrakło do zrobienia. Także to będę za to wdzięczny bardzo. Tylko tak, pozostawiajmy to, co mogę tutaj. Tak to, wiecie, posegregujmy, bo coś czuję, że... No, tutaj w sumie i tak mi już nic nie wejdzie do sortowania. No dobra, czekajcie, tylko odłożę jeszcze Iridium Sprinklera. No dobra, no musimy te ryby przejrzeć w takim razie. Ja je wszystkie zostawię tutaj, to co dzisiaj połowiliśmy i zaraz będziemy sobie na bieżąco je zbierać, które są mi potrzebne. I w tym wypadku są dwa ile, więc biorę od razu wszystkie. Potem jest flądra. Flądrę chyba mam tutaj, tak mi się wydaje, jest i to jest też jedna sztuka. Potrzebuję... I tej ryby chyba nie mam. A, tu jeszcze tilapia widzę była. To jest sardynka. Czekajcie, może tutaj będzie. Anchoa, brem. O, nie mamy sardynek. No nie mamy sardynek, więc tutaj też będę wdzięczny, jeżeli gdzieś ktoś z was zapisze. Plus do tego z tamtego, żebym pamiętał w kółko. Potem jest Rainbow Trout, potrzebujemy jedną sztukę i jednego tuńczyka. Tuńczyka to ja tutaj chyba widziałem. Jest i to jest też jedna sztuka. Potem potrzebujemy jednego salmona. Sea Cucumbera to ja chyba na pewno nie mam. Nie, nie mamy Sea Cucumbera, więc to jest tyle jeżeli chodzi o jesień. I jeżeli chodzi o zimę, potrzebujemy Squida. Squidy mam... dwa i dwa są teoretycznie potrzebne. Squidlinka też mamy. Teraz tak, teraz jeżeli chodzi, słuchajcie, o ryby jakby z każdej pory roku. Large Mount Bassa potrzebuje jednego. Lobstera to ja już chyba... Poczekajcie, pójdźmy po kolei, bo się pomylę. Brem też jeden, więc weźmy dwa. Potem są karpie. Karpia na pewno też mamy i tu są cztery potrzebne, więc wezmę 7 wszystkie, które mamy. Ja i tak biorę troszeczkę na zapas, więc wiecie, tak na spokojnie. Perwinkle, seaweed, ale to już chyba wzięliśmy, shrimp, snail, white algae, nie wiem czy wziąłem seaweed, green algae. Tak na wszelki wypadek wezmę jakby więcej. Nie mamy na pewno crayfisha. A nie, mamy crayfisha. Large Mount Bassa to już wziąłem, Perwinkla nie mamy, ale to są, jak już mówiłem, te z tego. Shrimpy chyba mieliśmy. Więc słuchajcie, w sumie to taka dobra sprawa, faktycznie mamy większość ryb. Jedyne w sumie, czego mi brakuje, to jest Sea Cucumber i to jest w oceanie, 6 AM, 7 PM. I to jest niby jesienią, ale teoretycznie możemy to tam wyłowić. Tunę mamy, Rainbow Trouta mamy, sardynkę jeszcze. Czyli wiecie co? Wychodzi na to, że jedyne ryby, które mi zostają tutaj do wyłowienia, to są ryby z oceanu. A przynajmniej tak to widzę, tylko że... Dlaczego mam dziwne wrażenie, że coś pominąłem? Tutaj są jakieś rybki? Nie ma. To tutaj na pewno będą. Dobra, to wrzućmy je wszystkie i zaraz, słuchajcie, jeszcze przejrzymy tak na dobrą sprawę. Jak to tutaj wygląda? Dobra, to jedziemy od wiosny. Czyli tak, ile mamy? Co prawda jednego mniej, ale trudno. Flądrę mamy jedną. Nie mamy sardynek. Mamy sunfisha. Jest sunfish, jest sunfish. Potem idzie rainbow trout. To mamy na pewno. Idzie też tuńczyk. Tuńczyka mamy. Czekajcie, jeszcze tylko go zerknę tutaj. Nie mam, widzę... Fiddlehead Fernu. A nie, jest, dobra, też jedna sztuka jest potrzebna, ok. Co dalej z ryb? Midnight Carp. To tego na pewno nie mam jeszcze. To tak, salmona mamy, Sea Cucumbera nie mam, więc pójdziemy dzisiaj łowić. Squida mamy. I teraz tak, jest brem, to mam. Karpia mam na pewno. Kraba mamy, crayfisha mamy, green algae mamy. Potem jest lobster. Lobstera mamy, nie mamy perwinkla na pewno, seaweeda mamy, shrimpa mamy, nie mamy snaila i białe algi.
No i to jest, słuchajcie, wszystko. Także to są te rzeczy, których tak na dobrą sprawę nie mamy. Więc w sumie jedyne, co mogę w chwili obecnej tak na dobrą sprawę zrobić, to iść i po prostu spróbować. Mam nadzieję, że ta wędka zatrybi. Wyłowić po prostu resztę rzeczy, które są z oceanu i potem z jeziora. Bo z oceanu to my potrzebujemy sea cucumbera i anchoa. Nie, sardynkę. Czekajcie, szósta jajem, siódma... Aha, siódma pijem, to już nie wyłowimy. No dobra, czyli sardynka i... Sardynka i co? Sardynka i sea cucumber. Także to są te dwie ryby, których potrzebuję, no najlepiej kilka sztuk. I zostaje nam potem jeszcze chyba tylko midnight carp. Także słuchajcie, jeżeli teraz... O, akurat sardynka. Świetnie. Już mi... O, szybko coś się pozbyliśmy tego spławika. Czyli słuchajcie, wychodzi na to, że jedyne na co będziemy czekać, jeżeli chodzi o gotowanie, no to jest blueberry, które de facto rośnie już. I co? I taro. I będziemy mieli wszystkie potrawy ugotowane. Tylko nie wydaje mi się, wiecie co, żeby to się wszystko zmieściło do jednej lodówki. Więc chyba będę musiał jednak zakupić tą trzecią, połączyć je, żebyśmy, wiecie, mieli to wszystko tak jakby w jednym miejscu i potem tylko byśmy ogarnęli po kolei. Bo tutaj wiem, że jest kilka potraw, które musimy wykonać pierw, a kilka musimy zostawić na sam koniec. Więc będziemy musieli to zrobić w jakiejś takiej kolejności mniej więcej. Sea cucumber, jedna sztuka. Ile potrzebuję? Jednej sztuki, to darujemy sobie już to. Mamy wyłowione dwie sardynki nawet, które chyba dwie były mi potrzebne. Tak, dwie, dobra, super. Czyli potrzebujemy tylko midnight carpia jeszcze. Wiecie, w razie gdybyśmy czegoś potrzebowali, zawsze możemy na spokojnie to ogarnąć. Także tutaj, wiecie, nie jest źle. Nie jest źle. No to będziemy w domu. Potem, słuchajcie, jeszcze zostaje nam tylko crafting, tak na dobrą sprawę, no i zarabianie pieniędzy, więc jesteśmy naprawdę, naprawdę w dobrej, w dobrą stronę idziemy, bardzo dobrą. Ale ja już wiem na pewno, że przyjdzie taki moment, że będę musiał dosyć porządnie przeskipować czas. Oczywiście postaram się to zrobić, słuchajcie, w taki sposób, żebyśmy jakby... Może nawet do końca roku się wyrobili tutaj ze 100% perfekcji. Natomiast najważniejszy skipping czasu, jaki tak na dobrą sprawę będę musiał uskutecznić, no to jest niestety z zadaniami. Będę musiał tutaj ogarnąć kwestię związaną właśnie z tym radioaktywną rurą, chciałem powiedzieć rudą. No bo jej tak na dobrą sprawę nie mamy. I teraz się zastanawiam, czy faktycznie czekać na zadanie z kopalnią, czy zrobić to nieco inaczej i spróbować zrobić to na zasadzie, nawet jeżeli odpali nam się ta kopalnia Skull Cavern w tym trybie heroicznym, nie wiem czy to w sumie dobrze mówię, ale wiecie o co mi chodzi, czy wtedy nie pójść tam i po prostu wykopać sobie tą radioaktywną rudę, no bo nie widzę tutaj innego wyjścia. Dobra, będziemy łowić do końca czasu, bo już tutaj i tak nawet widzę, że nie zdążę, więc zostaje nam tylko midnight carp. Więc myślę, że w następnym odcinku też spróbujemy sobie go wyłowić. No i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Chociaż ten midnight carp, muszę w ogóle zaraz zobaczyć, kiedy go ja mogę w ogóle wyłowić. W jakiej porze roku. O, aha, no tak. Dobra, midnight carp z tego co widzę jest tylko i wyłącznie jesienią. 173 tysiące, 120, no 175 tysięcy zarobiliśmy, bardzo ładnie. Czyli moi drodzy, czekamy tak na dobrą sprawę 5 dni do tego, żeby tutaj ogarnąć, no już nawet nie będę ssać tych ryb, bo i tak mi się zresetuje. Więc czekamy na midnight carpia, tak, to jest ta jedna rzecz, która mi brakuje. Czekamy na foradża. Będziemy musieli, to w następnym odcinku zrobimy, przełożymy, słuchajcie, te... O, właśnie, poczekajcie. Bo ja tu co potrzebowałem, Periwinkla i Snaila. Z tego co widzę, oba mogę wyłowić w Farm Pondzie, więc możemy to ustawić u nas, więc tak też zrobimy. I wtedy też będziemy mieli już wszystkie, jakby, Any Season Fish.
No i Midnight Card nam zostaje, ale to musimy iść łowić na Mountain Lake. Nie mamy, no nie mamy tutaj zbytnio do ogarnięcia czegokolwiek. Gingerland Island Trader for... wait a second, ja mogę dwa bony wymienić na jeden Tarot Rod. Okej, okay, dobra, teraz przeczytałem. No i to wszystko, i potem już tylko ugotowanie nam zostaje i finito. Najgorsze moim zdaniem to i tak będzie pewnie crafting, no bo mówię, do tego potrzebujemy jednak tej magicznej, czarodziejskiej rudy. Także dobra, ja wam za dzisiaj dziękuję, słyszymy się w kolejnym, trzymajcie się, cześć, pa pa.